Cześć, mamy dzisiaj piękny zimowy dzień. Może nie ma słońca, ale w nocy nasypało dużo świeżego śniegu. Dzisiaj zrobiliśmy sobie z Anią wolne, jedziemy się przejechać w góry. Na razie nie udało mi się nawet wjechać do lasu, mam dwa bary w kołach. Spuszczę i zobaczymy jak pójdzie. A i dostałem ostatnio na urodziny taki spuszczacz i jest super. Dziękuję za prezent. Na takie warunki jak dzisiaj daje 0,3 bara. Powinno być git. Dawno nie było vloga zjeżdżenia koło domu, co? Jak tam? Dawno nie byliśmy jeździć koło domu. No, cały czas tylko robota, mimiś i nie ma czasu nawet się przejechać w teren. Ale spoko. Spadł pierwszy śnieg, pierwszy śnieg w tym roku, bo już był śnieg w zeszłym roku. No i czas korzystać z tego, jeszcze póki się da gdzieś dojechać. Zobaczymy, czy w ogóle gdzieś dojedziemy, jak zwykle. Zapowiada się fajny warun. No. Cieszę się, że aparat wzięła. Na szczęście nie ma lodu. Jeszcze dajemy radę się dokopać do kamieni, które są pod śniegiem. Ale tam, gdzie są liście albo patyki, no to niestety jest ciężko. No, może być ciężko dzisiaj gdzieś wjechać, ale spróbujemy. Ale patrzcie, jak jest pięknie na zewnątrz. No, jesteśmy już prawie na szczycie naszej góry. Jimmy trochę ośnieżony. Tak wygląda otoczenie. Ładnie jest. A, wszystko mam ze śniegu. Tak to jest, jak się nagrywa przez okno i jedzie. Jak ci się podobają warunki? Bardzo. Mam jakąś dzisiaj dziką przyjemność z tego offroadu, ale to może dlatego, że długo nie jeździliśmy. Dobra, jakoś tak bardziej mi się podoba dzisiaj. Mi też się bardzo podoba, dawno nie jeździłem i muszę się wytrzepać ze śniegu, bo zaraz będę cały przemoczony. Nagrywam update'y na story, że w końcu gdzieś pojechaliśmy, bo wczoraj w sumie narzekałam trochę, że tylko siedzimy w domu, to tak zrobię aktualizację pogodową w Beskidach. Jedziemy na szczyt? Jedziemy, no. Zastanawiali, dlaczego nie mam nowych opon w Jimmyku, tylko jeżdżę na tych starych śmietnikach.
moje auta użytkowe, czyli Jimmy oraz Polo, mają zawsze najgorsze, najstarsze opony. A auta, które nie jeżdżą i jeszcze chwilę nie będą jeździć, czyli Mimiś i Samuraj Wyprawowy, mają nowiutkie, bardzo drogie opony. No tak to już jest. A aktualnie do Jimmyka nie kupuję nowych opon, no bo trzeba ładować kasę w Mimisia. Dlatego się teraz właśnie męczymy i nie możemy nigdzie wjechać. On tak udaje, ale tak naprawdę chce się mnie pozbyć i dlatego nie wymienia też opon w Poli. Nie, nie, nie. Znaczy w Poli są zimówki, tylko są po prostu kiepskie. Na tyle kiepskie, że już 2 lata temu mieliśmy przez nie dzwona. Oj tam, to nie przez nie. 2 lata temu to w sumie było z mojej winy. Tak to jest, jak się 140 na godzinę jeździ po lodzie. Jechałeś 110. Przy 110 to ja w barierkę uderzyłem. Jesteśmy na wysokości około 800 metrów i jedyne co tutaj jeździ na ten moment to skutery śnieżne, na których śladach właśnie stoję, i Jimmy. Jest pięknie. Muszę przyznać, że pięknie wyglądasz w tej scenerii. Tylko w tej scenerii? W każdej, ale w tej wyjątkowo. Nie, jest wyjątkowo pięknie. Pomimo tego, że nie było ani słońca, ani przez chwilkę, to bosko jest. Jest taka aura niesamowita. I gdyby nie Jim, jak się odejdzie kawałek od auta i nie słychać go, to jest po prostu tak absolutna cisza w tym lesie. Szok. Możesz to nagrać, jak zgasisz Jimiaka. Tym razem ci się, Jimik, udało. Jak następnym razem nas tu nie dowieziesz, to cię sprzedam. Ja już dałam na Instagrama te prośby o oferty. Nie, żartuję. Jimika nie sprzedajemy. To nie ma najmniejszego sensu. Musimy go mieć zawsze. W końcu jest naszym samochodem z logo. No i właśnie, a jak zmienimy samochód na Samuraja Wyprawowego, to co się stanie z naszym logo? Zostawiamy to, tak czy siak? To jest ciężkie pytanie, bo jeżeli będzie Izmota na Samuraju i Wyprawówka na Samuraju... Ale Jimika nie sprzedamy, to i tak zostanie, to w sumie nie musimy zmieniać. Ale no, możesz zrobić aktualizację. No ale to wtedy ci, co mają starą... I zrobimy ją różową. Zwariowałaś! Dobra, nie, to zostawiamy jednak naklejkę z Jimikiem na przyszłość. No wiesz, no tutaj pewne decyzje zapadły, nie? Nieodwracalnie. Nie nagrywaj mnie, jak biegam! Udało się. Nie muszę tego zobaczyć. Mamy to. Zimno. Zimno, ale super. Trzep, buty, trzep, bo ja już tyle śniegu wcale nie mam tam tych brzydkich śniegowców, wiesz, na zimę z tyłu. Właśnie. Ej, kupiłam sobie na zimę najbrzydsze buty na świecie, a że miałam założyć damski kącik offroadowy, to wam te buty pokażę, jak je wyciągnę. Znajoma mi poleciła buty, które podobno na minus 20 to są takie, że nie trzeba do nich skarpetki wkładać. I to nie jest lokowanie produktu. Ale patrzcie, jak te buty wyglądają. One są po prostu tak brzydkie, że to są buty, które mogą tylko jeździć w aucie i ewentualnie zostać założone po ciemku przy jakiejś jeździe. Kurde, marudzisz, normalny, fajny but. Ja bym w takim chodził. Ej, wygląda naprawdę bardzo dziwnie, jak jest do spodni ubrany, nie? No powiesz, ta szczerze, forma że jest. Ja bym chętnie takiego buta dzisiaj przyjął. Ej, ale nie były drogie wcale. Możemy ci kupić też takie. Może się wcisnę w twój rozmiar. Nie no, ja mam małą stopę. Jak na mój wzrost. Jedziemy. Jedziemy. Myślałem, że to będzie koniec naszych dzisiejszych przygód, ale niestety na jedynej drodze, którą pojechaliśmy, leży drzewo. To drzewo nie jest jakieś bardzo grube, także spróbuję go złapać wyciągarką jak najdalej się da. Trochę go może natnę siekierą, bo nie wziąłem piły ze sobą. No i może się uda go wyciągarką po prostu złamać. Dobra, nacięte tak gdzieś 1/3. Może to wystarczy. Zobaczymy.
No i zrobione. Teraz to wyszarpać tylko stąd i droga wolna.